Witam wszystkich. Grizzly Adams, czyli Boss, Achievement. Tym razem weźmiemy Sulfur z Cutlera. Żeby go dostać, trzeba ubić 500 Brimstone Bugów. No, wiadomo, że nie trzeba prawie tych ubijać. Wystarczy mieć tylko punkty bossowe, żeby go zabrać. Znajduje się w ZAO. Jak będziemy w ZAO, to tym razem wam pokażę, co napisać, aby mieć skrót na ZAO przez portal Trice. Także tutaj, jak widzicie, wpisujemy u Grizzly Adamsa, tego chyba też nigdy nie mówiłem, wpisujemy high. Po high nie naciskamy task, tylko wpisujecie boss. I tu jest Sulfur. Naciskamy, bierzemy go. Ja wam pokażę od razu ten skrót, już lecimy. Też przechodzę przez ten skrót, a nigdy nie mówię w jaki sposób, no ale to wiadomo. W jaki sposób można przejść przez niego, przez ten portal, guys. Dobra. Płyniemy do Trice. Lecimy do portali. To też będzie jeden z krótkich. Tam macie na początku przedmiot, który jest... Nie, w tą stronę. Przedmiot, który jest... Nie wiem, ile u was na serwerze. U mnie około 100. Także tylko ten przedmiot pokazałem i tylko ten. Można było jeszcze jakiś amulet pokazać, ale... Jednak to... O! Proszę bardzo. To jest ten portal do ZAO. Rozmawiamy z tą księżniczką. Applies. Mówimy do niej tylko... Hi, job, father, yes, yes. I to jest wszystko, co musimy do niej powiedzieć. Minimum poziom, żeby rozpocząć te wszystkie portale, minimum poziom jest, wiadomo, zerowy, a quest nazywa się Forgetting Knowledge, także Knowledge, przepraszam. Ja tu już przechodzę, to wpisujecie, będziecie mogli przejść przez to i większość bossów jest właśnie tutaj na ZAO, więc to wam się przyda. Nic, ja już biegnę. Przejdę i myślę, że trafię tam za pierwszym razem. Tu gdzieś mam drogę. Jest to gdzieś. Tu powiększę to sobie. Tym razem chyba lepiej to opisałem. Myślę, że nie będziecie mieli problemu. No, ciężko się tu dostać teraz chyba. Źle nacisnąłem, dobra. Dobra, tu schodzimy na dół, jak widzicie. Są schody. Tu powinien być portal gdzieś. Jest. Dobra, ja znikam z tego mojego rumaka, bo to też tak dziwnie. Chyba nigdy nie miałem. Dobra, wchodzimy, zabijamy. Jest. O, widzę, że on od fizyki pada, także bez problemu. Co tu mamy? I zobaczcie, jak ładnie. I jeszcze wypadł nam ten item, który pokazuje. Już pokazuje w cyklopedii, ile on kosztuje. Tu jest po 8. 8, a tam było po... No to musiałem źle zobaczyć. No nic, trudno. Chyba, że... Nie wiem, coś... Ale to bardzo dziwne. No dobra, coś musiałem pomylić. No nic, trudno. Tu też wypadło coś za 9K. 19 mamy. Nawet ta wypadła. Brimstone Shell, też tarcza.
Self, amulet, raczej ring. Powiem wam nawet niezłe rzeczy. Ale to jest bardzo dziwne, dlaczego, No nic, trudno, później się dowiem. A byłem przed chwilą zobaczyć w tym... Wyjdźmy stąd, bo sam jestem ciekaw. Poważnie. Biegniemy z powrotem. Długo to nie zajmie. Jestem ciekaw, ile ten Magic Sulfur kosztuje. Już, biegniemy do tego portalu z powrotem. Radzę wam sobie od razu też zaznaczyć, żebyście wiedzieli, gdzie i jak. To będzie taki dłuższy filmik, bo sam jestem ciekaw faktycznie, ile, kosztuje ten. Może coś pomyliłem, a nie chcę was... Dobra. Magic Sulfur. Sprawdźmy. Może coś pokiczkałem. No, pokiczkałem chyba, tak? Tak, tak, tak. 9000. Ja zerknąłem tutaj na 103. Dobra. Moja wina, niestety. Także... nawet nie wiem, czy można jeszcze raz zabrać. Ale tu zakończymy. To ja się pomyliłem, przepraszam, bo tam było... Myślałem, że tyle kosztuje. No, ale dobra. Bosik zabity, achievement dostaliśmy, to jest gotowe. Wydaje mi się, że nie jest, aż tak trudny ten boss. To wykończył, więc szacunek. Pozdrawiam, do następnego. Hej.